W ogóle mi nie wychodzi ten, dane z mojego komputera, nie wychodzą. O, skoczyło. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz się z wami przywitam. Siemano na streamie, witam. Dziwne rzeczy się dzieją u mnie, słuchajcie, z OBS-em albo z Twitchem, nie wiem. Pierwszy raz widzę, żeby OBS tak dziwnie reagował, ale chyba powinno być już ok. Tak czy inaczej, odświeżajcie sobie. Słuchajcie, jeszcze zanim wyjaśnię, o co chodzi, w ogóle w co gramy, to potrzebuję jakichś dwóch minut, żeby zobaczyć, co się dzieje, poobserwować program. Ale chyba powinno być wszystko ok, nie wiem. Sam nie wiem. No wiem, że załapał, właśnie widzę. Dobra. No dobra, ludzie, no to po raz czwarty, bo już... O! Witamy suba. Tetrisowski, siema, kumpel, siema, witam cię w trójkątach na sam start streama. Dobra, moi drodzy, chyba wszystko działa, wszystko styka. Także Simsy 4, nowy styl streamowania Simsów, czyli troszkę mniej beki i upośledzonych twarzy, a trochę więcej takich eksperymentów trochę, ponieważ... Słuchajcie, taka seria streamów, jeśli wam się spodoba, ja nie wiem, czy ona wam się spodoba, nie wiem, czy mi się spodoba, ponieważ stworzyłem tutaj 5 specyficznych postaci, które zostaną wpuszczone do tego domu, który tutaj widzicie, i w tym domu będą zostawione same sobie na wolnej woli, a ja będę tutaj takim, wiecie, bogiem z rękami Boga i postaram się nie interweniować i nie eksperymentować z nimi, tylko zobaczyć, co się będzie odpierdalało, ponieważ oni mają specyficzne charaktery, zupełnie jak moi widzowie. Live nie powinien ciąć, mam brak zgubionych klatek, więc powinno być super, super dobrze, o ile Twitch nie ma problemów i o ile wy nie macie problemów z procesorem lub z netem. Także słuchajcie, chyba powinno być fajnie. Ręka bolka. Marzę o niej każdej nocy. Ręka bolka razem ze mną. No dobra, no to słuchajcie, poczekajmy jeszcze dosłownie chwilkę, bo stream dopiero odpalony. Jeszcze 3 minuty i zaczynamy. Naprawdę jestem ciekawy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie za nudno. Postaram się wam jakoś to wynagrodzić moim poczuciem humoru, które tak kochacie. No zobaczymy, jak będzie. Esu, kiedy snów? Po pierwszej reklamie. Jak pierwsza reklama minie, to będzie snufik. A właśnie, reklamy, więc powyłączajcie adbloki. You know what to do. You know what to do. No dobra, na razie wam nie będę przedstawiał bohaterów, poczekajmy jeszcze te 3 minuty. Mogę wam chatę pokazać, ogólnie rzecz biorąc. W zasadzie to. Zaraz wszystko pokażę od początku. Kto to jest ten Bolek? Znasz go, Bobru? Myślę, że Bobru go zna bardzo dobrze. Siema ludzie, w ogóle witam subów, witam modów, siema. Siema z wieczora, masuj mi stulejora, yeah. Nie ma bloka już, dzięki. Dobra, poczekajmy jeszcze. Słuchajcie, sorry za muzykę. Muzyka jest jaka jest, ponieważ to jest jedyna playlista, jaką znalazłem na YouTubie, która ma licencję Creative Commons, więc będzie taka niestety upanina na streamie, ponieważ Sims mają to do siebie, że poza trybem budowania i nie wiem, malowania ścian jest cisza, a ja nie lubię bardzo ciszy w grach i wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi. Esu, która z tych postaci ma stulejkę? Wszystkie. Adblock wyłączony, dziękuję bardzo, dziękuję. Dankeschön. Esu, czemu masz łoniaki na brodzie? To jest znak prawdziwego mężczyzny. Fajny dywan. Co wy tam jeszcze piszecie? Jaki kupić dodatek do Simsów? Słuchajcie, kupiłem ucieczkę w plener. Jest całkiem sporo. Dzisiaj na streamie możemy się pobawić w ten dodatek. Uciec w plener! Co wy na to? Uciekamy w plener? Stulejarze uciekają w plener? Nie, tak naprawdę stulejarze to nerdy, siedzą tylko przed kompami i się masturbują. To jest łonobroda. O, robię ci refak też napisał. Dziękuję ci, Spuderman. Dzięki, Spuder. Siema, Jezu, spóźniłem się. Nie spóźniłeś się, jest wszystko ok. Dzięki wszystkim, którzy refa dzisiaj zrobili. Dzisiaj jest War Thunder, darmowa gra, a wrzucę cały czas krótki link, reflink. Esu, ogrywasz na dniach Grę o Tron epizod 3 lub Life is Strange epizod 2? W Life is Strange'a nie grałem. W Grę o Tron epizod 3 też nie grałem. Nie wiem, czy to w ogóle wyszło.
Ale powiem wam, że intro, opening do drugiego epizodu Tales from Borderlands jest tak genialny. Kocham. Świetne, świetne. Coś pięknego. Dobrą muzę dali, słuchajcie, dobrą muzę dali. Ale już wam nie spoileruję. Dobra, ile tam? 5 minut. No dobra, zaczynamy, słuchajcie. Zaczynamy. Dzisiaj wyszła Gra o Tron. A, dzisiaj. No nie wiem, ja nie ogarniam i nie jestem aż takim fanem jak Bolo. Dobra, zaczynamy. Okej, słuchajcie, jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Wczujcie się, ponieważ dzisiaj się wczuwamy w klimat, dzisiaj nie psujemy klimatu, dzisiaj poznajemy 5 nowych bohaterów, którzy będą bohaterami, i jeszcze wasze dzieci i wasze wnuki będą opowiadać o nich, jacy oni byli zajebiści lub zjebani. Także zaczynamy. Yeah! Alright, let's rock! Let's rock. Dobra, zanim bohaterowie, pokażę wam dom. Tu jest basen. Tu jest barek. Tu jest, nie wiem, kurwa, recepcja. Przez recepcję się wchodzi do klopa. Później do pokoju, w zasadzie takiego, można powiedzieć, motelowego, bo są trzy łóżka, więc oni w ogóle śpią, dorośli ludzie. Lokatorzy w jednym pokoju. Pozdro. Tu jest zajebista kuchnia, dość duża. Ua. Cholera, nie zrobiłem im stołu. Dobra, nieważne. Tu jest, kolejny przejściowy klop. XD. Tutaj mamy jeden pokój w ten sposób dla jednej osoby, dla jakiegoś szczęśliwca. Tutaj mamy taki living room, można powiedzieć, pokój spotkań, pokój zwierzeń z muzyką, z laptopem i z telewizorem. I tutaj, uwaga, pokój zwany ruchalnią. Wielkie dildo stoi, łóżko do bzykania. To jest, słuchajcie, pomysł wzięty prosto z Warsaw Shore. Pokój ruchalnia, tutaj będą oni się zbierać i kopulować, jak zjebane zwierzęta. A tymczasem, słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy. Kogo pierwszego? Kogo pierwszego? Zaczynamy od Lionela. Oczywiście wszyscy mają nazwisko Stulejson, mimo że nie są rodziną. Stulejson, oczywiście angielskie są nazwy, żeby było bardziej klimatycznie. Także zaczynamy od Lionela Stulejsona. Strasznie głupie. Ale dobra, jedziemy. Lionel Stulejson. Przedstawiam wam go. Człowiek o orientacji homoseksualnej, wrażliwy, romantyk, schludny, uroczy. Cały on. Także poznajcie Stulejsona Lionela. Jedziemy dalej. Joseph Stulejson. Joseph Stulejson to nie jest ten napakowany. To jest to. To coś. Joseph Stulejson, uwaga. Szybko się uczy, samotnik, zapaleniec, niezdarny. Komputerowiec, Snoop Dogg po wylewie. Także Joseph, Józef, Stulejson, komputerowiec, introwertyk. Wiecie, ten typ ludzi. Dalej, mamy Biffa, który jest szczęśliwy, Stulejsona, czyli Packer Cox, duże dziecko, duże mięśnie, kiepski charakter, gorąca głowa, wredny, zadufany, szybki metabolizm. Także poznajcie Biffa. Kolejną osobą jest Ygritte. Nie Hagrid, tylko Ygritte. Czyli wzorowana praktycznie na małej Mi z Muminków. Kobieta suka. Kobieta suka. Kobieta suka. Chuda, małe cycki, wredna pizda. Ponura, nikczemna, leniwa i zła. Także poznajcie Ygritte Stulejson. I ostatnia kobieta, jowialna, grubokoścista Dora. Oto Dura. Hagrid Stulejson. Oto Dora. Przywitajcie ją. Wietrzy plecy, ponieważ cierpi na nadmierne poty wieczorne. Poznajcie jej piersi. Także. Ale ma obroż. Pokazywałem. Także szczęśliwa Dora Stulejson. Smakoszka, głupek, towarzyska i esencja smaku. Lubi połykać. O to chodzi. O Boże. Także oto i Dora. No to jedziemy, słuchajcie. Oto nasza piątka, przypomnę wam. Uwaga, powtarzamy imiona. Joseph, Beef, Dora, Lionel, drapie się po dupie i Ygritte. Myślicie, uważacie, że to fajna rodzinka? Fajni współlokatorzy, dobra. Wpuszczamy ich i niech zrobią burdel. Niech zrobią burdel! Jedziemy! Play! Dobra. A, czekajcie, muszę im wyłączyć wolną wolę. Żeby im się w głowach nie popierdoliło. Znaczy, no tak, pełna. Zastosuj. Dobra, jedziemy.
Okej, okay, zobaczmy, co się zacznie dziać. Zobaczmy, co się zacznie dziać. Specjalnie wpisałem kod na kasę. Ojej, muszę jeszcze jeden wpisać. Dobra, to potem. Czekajcie, czy mi się wydaje, czy leci muzyka w tle? Chyba muzyka w Simsach leci. Okej. Okay. No dobra, poszedł Lionel. O co chodzi? Oczywiście do kompa. Pewnie jakieś gejowskie strony, jeśli dobrze rozumiem. Romans, romans, okej. Okay. Jest trochę głodny. Ciekawy na co? Pewnie na penisa. O, tutaj jeszcze mi kasa odchodzi. O, biegnie gruba. Gdzie idzie gruba? Przyszła dotacja od Samaela 1807, który napisał: na mały star, tęskniłeś. Tęskniłem, dziękuję. O, oczywiście! Żremy! O, fuck, jakieś kuźwa glutenowe pączki. No, zaczyna się. O, Joseph! Zdobyta umiejętność grania w gry wideo. Dobrze, Joseph. Gdzie jesteś, Joseph? O, już siedzi. Patrzcie. Kuźwa, już Tetris. Zaczyna się. Patrzcie, jaki wczuty. On naprawdę kocha to robić. To jest czysta pasja. O, patrzcie, czyta. Nie wiedziałem, Biff, że potrafisz czytać. Spoko. Co się dzieje? Gruba gotuje. Gdzie jest tą książką? Spierdalaj na podłogę. A, miałem nie interweniować. Dobra, czekajcie, nic nie robię. Dobra, możemy ich poobserwować z góry. Co to za rzeźnia w ogóle? Co się zaraz będzie działo? O, tak mi rób. Moje pośladki chcą być rozepchane przez twojego muskularnego peniska. Uhuhu, a cóż tu się dzieje? Zobaczcie, obiad! Wszyscy wpierdalają. Boże, jak on chodzi, jaki to jest smutny człowiek. Gdzie oni idą? Słuchajcie, chyba pójdą gdzieś na... Ktoś tu zaliczy? Co wy piszecie? O, idą na zewnątrz, dobrze. Nie garb się tak, to od tego komputera się tak stało. O, może zaczną ze sobą gadać. Słuchajcie, może zaczną ze sobą gadać? Jak myślicie? O, gadają. Zaczyna się. Ale jakiś taki nierozmowny. Cały czas w świecie gier siedzi. O, patrzcie, zarywa do niego. Tak nie do końca wie, co powiedzieć. Ten udaje, że jej nie widzi. O. O nie, chyba mu powiedziała coś okropnego. O, polubili się, dobrze. Dobrze. No pogadajcie trochę, no. Nie siedź tak. O, dobrze, opowiada o galaktyce. Oczywiście jakieś, wiecie, sprawy typu Stephen Hawking. Przyjemna rozmowa. O, będzie przyjemnie. Żyjcie to. O, opowiada o grach. Słuchajcie, to musi być miłość. O nie, poszedł sobie. Trochę słabo. O, tam też się coś odkurwia. Czekajcie, jakoś wolno mi kamera biega, wiecie? Znaczy chodzi, znaczy lata. O, dobra, żarcie to ja im muszę schować, słuchajcie. Zaraz ta dwóch pierdoli. O nie, nie kładźcie się na łóżku. Uuu, gorąca miłość. Zaraz Biff tutaj zacznie kogoś bić. Czekajcie, co się dzieje? Ta siedzi z samym talerzem. Gdzie jest gruba? Gdzie jest gruba Berta? O, chyba pójdzie spać, słuchajcie. Uhu, ale piżamka. Dobra. Ale to jest smutne, słuchajcie. Grubo dali w ogóle w obcym pokoju, bo nie chcą jej w tej trójce. O, tu ktoś śpi. Lionel. O, jakie łóżeczko. Może mi się uda zmienić kolor na różowy, skoro go wybrał. Fajnie. Biff tak... O, Boże, jak on wygląda bez okularów. Co się dzieje? O, ktoś tu jest szczęśliwy. Ta śpi, oni śpią. Słuchajcie, jeszcze Ygritte jest na nogach. Sprawdźmy, co się z nią dzieje. Talerz. Wow, Lionela, kto się budził? Za głośna muzyka, ścisz ją. O nie, zajął moje łóżko! Nienawidzę ich! Joseph na coś liczy.
Gdzie ty idziesz, kobieto? Jest piąta nad ranem. O, patrzcie, idzie do niego, tak, tak, zacznie się. Joseph, bierz ją, to znak, bierz ją. A, masz rację. Co to za zapach? Wyciąg z pizdy. O, przyszedł Lionel. Ale jakoś nie bierze jej w ogóle, zobaczcie, ogolił klatę. Joseph, spójrz na ten odbyt. Czyż nie jest piękny? Pozwól, że ci go przybliżę. No, wiecie co, on nic nie za bardzo robi. Tak stoi i udaje, że wiecie, i nie ma. Zdobyta charyzma, Lionel. No dobra, niech oni tam... O, coś tu się zaczyna dziać. Zjebała się. Uhuhu, patrzcie, jakie gorące ruchy, jaki kociak. Spójrzcie na te piękne nogi. Obrzydlistwo. O co chodzi w ogóle? Co się dzieje? Co tu się odpieprza? Piąta nad ranem. Uhaha. Uhaha. Yeah. Patrzcie co. Patrzcie, jak nerdy reagują na napalone tańczące dziewczyny. Spójrzcie. Cóż więcej mogę powiedzieć? On jest w swoim żywiole. O, jaki szczęśliwy, aż okulary zgubił. Jezu, wszyscy tu śpią! To łóżko jest całe w spermie. Nawet gej się położył. O, zdobyta złośliwość. Joseph. Będzie złośliwy. Coś się dzieje. Coś się zacznie dziać zaraz. Ale ta muzyka napieprza, ja pieprzę. O, coś się zaczęło... Zainspirowana. Wszyscy są szczęśliwi, słuchajcie. Zajebiście. O, będzie czytała poradnik. Jak przetrwać pierwszy anal. Nie odkładaj go, on ci się przyda. Wszyscy na to łóżko, słuchajcie. Wszyscy rozdziewiczają to łóżko. Wszyscy rozdziewiczają to łóżko. Oh yeah, baby. Dobra, słuchajcie, zasnął na kanapie. O, spójrzcie na ten pierdolony kark. Jaki wydupiony. Od siłowni. Widzicie, co się dzieje, jak się łączy kreatynę i koks? Spójrzcie na ten kark. To choroba już jest. O, idzie, słuchajcie. O, Lionel nasraczył. Zobaczcie, jaki wesoły. Flusz. Umyj ręce. Jak prawdziwy dbający o siebie mężczyzna, umył ręce. O, nerd zmywa. Coś tu nie gra, słuchajcie. Jebie w tym kiblu. Przejściowy kibel. Gruba stoi, nie wie za bardzo, co robić, wiecie, taką maminę, jakby nie do końca wiedziała, o co chodzi w ogóle tutaj i czy ma być miła do tych ludzi, czy nie miła. Kurwa, jaki kaptur. Czekajcie, zapiszę grę. Najpierw, jakbym miał coś pójść nie tak. Idzie Fati. O, podoba ci się to łóżko, nie? Tylko dziwny zapach. O, leży. On ją kiedyś zaliczy, zobaczycie. Ona tylko udaje taką, wiecie, cnotkę. Zaraz tutaj coś wyjdzie z tego. O, na klopa idzie oczywiście. Nie? Czyżby się chciała położyć? O, flirciarski jest! Słuchajcie, mamy flirciarskiego. Flirciarski homo. Poflirtował na czacie, ciekawe z kim? Dawaj, tańcz mi. Tańcz mi, flirciarski. Pokaż, jak się rusza. Dokładnie tak. Dobrze, kogo ty tak podrywasz, kolego? Jakby ten się zaraz obudził, jakby on zobaczył, co tu się odkurwia, to zaraz by go pobił. Zobaczycie, pobiję go. Zaraz go pobiję. O, idzie nerd. O, może poflirtują ze sobą. O, zobaczcie, nieśmiało. Nieśmiało się zaczyna. Kobiety olały, nie? Przeszła, w dupie. No Lionel, no, podrywa cię, dawaj. No dawaj, no nie wstydź się. Zobaczcie, jaki zawstydzony, o Jezu, poszedł, kurde, jakie... Wszyscy już na tym łóżku byli, wszyscy, naprawdę. O, teraz mięśniak usiadł. Fajnie. Dobra, mu zaleci. Macie jakiś pomysł, co możemy zrobić? Może im jakoś pomóc?
Co tu się odpieprza w tym pokoju? Przyjemna rozmowa. Co on robi? Co on robi? Co ty robisz? Graj w grę Blick Block. A, okej. O, jaki ognisty temperament. Nie, no pogadajcie chwilę. O, ta wstała. Uwaga, uwaga. Uwaga, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Gada do siebie, nie? Już baba świruje. Gadają do siebie. Dobrze, dobrze, zaczyna się. Zaczyna się dziać. Ole ma głos, nie? O, zbliżają się. Zbliżają się do siebie. Kuta swędzi. Gdzie to odkładasz, boso stopach, niewiasto? Nie, on ogląda coś? O, fuck, co to w ogóle ma być? Chyba kradną, słuchajcie, kablówkę z Japonii. O! Wyłączył. Teraz ta idzie na łóżko, oczywiście. Każdy musi swoje zarazki, swoje 3 grosze tam w tym łóżku położyć. Co ty, stary, robisz? Co to w ogóle za danie niesiesz? A, to tylko naczynia. Pij ten kubek kakao. Słuchajcie, fajnie jakby zaczęło się coś odpieprzeć, na przykład zaczęliby się bić albo coś w tym stylu, nie sądzicie? Jaka mina. Słuchajcie, koleś myśli nad swoim życiem prawdopodobnie w tym momencie. Ale kurde, mu jaja zwisają. Co się dzieje w ogóle? Jakuba woła. Czy on kawę robi? Kawę z kreatyną? Dobrze. Dobrze, beef. Enjoying your coffee? Wow, kuźwa, zniknął kubek. Słuchajcie, pogryzł kubek. Prawdziwy mężczyzna. Co się dzieje w ogóle w tym domu? Czy tu się zacznie coś dziać? Może zaczną bić się ze sobą? O, będzie randka? Będzie randka, jest randka. Obserwujcie, co się zaczyna dziać. Tak! Ej, już idziecie? Dobra, obserwuję, co się zaraz zadzieje. Już idą. Gruba, wypierdalaj. To nasze łóżko. Dobrze, do widzenia. No bij, wkładź się. Nie wstydź się ich. O, patrzcie. Każdy nerd ma w swoim życiu już taki moment, kiedy stwierdzi, że muszę zacząć ćwiczyć. Dobrze, naucz go jak się ćwiczy. Naucz go jak się ćwiczy ręką. Wow, coś się zadziało. Coś się zaczęło dziać. Złodzieje? Nie. Nerd bije dildo. Dildo ukradł mi więcej kobiet niż ja kiedykolwiek w życiu. O, może tutaj coś pójdzie, jakaś randka, słuchajcie. Co to jest? Wow. O, patrzcie jak pompuje. Patrzcie jaki kpaker, patrzcie jak pompuje. Ale zajebiście pompuje. Moje suty natychmiast stają się takie wielkie, kiedy widzę takich męskich mężczyzn. O, jest taki zajebisty. Mam nadzieję, że przetrzepie moje fałdy. Coś o penisach gadają. Dobra, siadaj na niego. Dobra, pogadały. Oczywiście, co robi nerd?
Stary, co ty robisz? Czemu siedzisz w CSGO? Bobru, przestań. Uła, patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Kwas wszedł. Słuchajcie, ekstazy zaczyna działać. Jedziemy, jedziemy. Uch. Yeah, damn it! Czarni ludzie! Wiemy jak tańczyć. Wiemy jak tańczyć. Dawaj, bierz się za nią. Bierz się za nią, suchoklatesie. Spójrz, spójrz co cię omija. Odwróć głowę, spójrz co cię omija. O, dobrze, dobrze, patrz na nią. Stwierdził, że musi się jeszcze trochę napić alkoholu, bo... Albo jednak pozmywać. Pozmywać. O, podoba ci się to, co? Ty, pamiętaj... Uła. Ten wzrok, nie? O, tak. Chyba przestanę być gejem. Te kobiety są całkiem fajne. Naprawdę, szczególnie te grube. Tylko jak mam to powiedzieć mojej rodzinie? Ruchałbym cię w dupę. Tak jak wszystkich moich ostatnich chłopaków. Lubili to. No dawaj, siadaj na drąga. Tylko nie wiem, czy mi stanie, bo przy kobietach miło opada. W ogóle ktnie. Kwas wszedł. No dawaj, tańcz z nią. Uła, patrzcie. Mamy tutaj Ygritte. Jezus Maria, co za ciało. Kuźba. O nie, uhu. Co się dzieje? Co za modelka? Widać, że wpieprza te waciki. Gdzie ona idzie? Gdzie ty idziesz? Implanty piersi by się przydały, słuchajcie. Ua! O, zaczął ćwiczyć! Dobrze, dobrze, dawaj przed nią, dawaj przed nią! Ta mina. Tak, żal mi ciebie, koleś. Uhuhu, jest na wysokości zadania, dawaj. Joseph, bierz się za Ygritte. Kiedy pływałam, woda nalała mi się do odbytu. To było straszne, teraz potrzebuję trochę lewatywy, bo wylewa się z każdej strony. O, ohydne, super! Lubię takie ohydne rzeczy. Nerd, dwa brzuszki i koniec. Dobra, moi drodzy, czas na reklamę. Czas na reklamę, w ogóle zapomniałem o reklamie, więc puszę trochę dłuższą reklamę. Także piszcie broda, wyłączajcie adbloki i jedziemy, jedziemy. O Boże, w ogóle co się dzieje? Tam się nic nie dzieje, ale jest całkiem zabawnie. Dobra, to za chwilę, słuchajcie, wracamy po reklamie. Czekam na brodę. Jest broda. Poszła reklama. Dobra. Dobra, ja zaraz wracam, słuchajcie. Dajcie mi chwilkę. Dobra, jestem, widzę, że reklama jeszcze trwa, więc spoko, niech sobie reklama trwa. Wiem, słuchajcie, że są błędy z tym trouble loading ad for you, ja też czasami mam takie błędy na Twitchu, to jest w miarę normalne, no niestety Twitch nie przydziela, wiecie o co chodzi. Masz kawkę? No. A, snów miał być, dobra, no to po reklamie zaraz robimy snufa. Już poszła ta reklama, tak? Czy w ogóle była? Ktoś miał w ogóle? Knor Bulion, mówią. Knor. No to Knora mieliście. No dobra, no to spoko. Dobra, moi drodzy, no to snufamy sobie. Szybciutko. Chociaż nie, chyba jeszcze leci ta reklama. O, dobra, jest już po. Spoko, trzy reklamy były, czyli tyle, ile miało być, czyli trochę dłużej.
słuchajcie, ja robię snufa, wasze zdrówko, bobru, snufik. Pojechałem po bandzie. No dobra, moi drodzy, no to lecimy dalej. Słuchajcie, przypomnę, że istnieje możliwość subowania kanału. Dzisiaj tylko jeden sub był. Także zapraszam was, fioletowy przycisk 499, zapraszam was serdecznie do subowania kanału, ponieważ live'y, jak widzicie, są regularne i będą regularne. Także koniecznie wykupujcie suba, pojawicie się wtedy na ekranie, dołączycie do trójkątów. Naprawdę warto, to jest tylko 499. Zapraszam, szczególnie na dzisiejszym live, bo dzisiaj jest sporo osób, więc mam nadzieję, że parę osób dołączy do grona subów. Zachęcam, naprawdę. A tymczasem wracamy. Uhu. Patrzcie, jaka rozmowa. Patrzcie, jak się rozgadał. Wyjebałabym go, ale się trochę wstydzę, więc sobie po prostu pójdę. Ta dupa. Tak. Próbuj sobie z tą cipą. Raczej ci się nie uda. Powiedziałam, ale mu powiedziała, nie? No to ja może sobie zatańczę. Tańczę jak prawdziwy nerd, słuchajcie. Na imprezach u mnie. Coś Beef jest niezadowolony. Kwas wszedł. Co te zagadki, słuchajcie? Co się tu odwala? Obserwujcie. Ale koleś jedzie. O, został sam, ale słabo. O, znowu ta tam zaległa. W swojej kuźwa pieczarze. Znowu zaległa w swojej pieczarze. Spoko. O, Lionel się chyba kąpał. O, ale biegnę do kibla. Biegnę, Jezu, nie dam rady. Nie dam rady, zestram się. Ale przyjemnie. Jak robię kupę, mam taki mały sekret. Jak robię kupę, to lubię ją cofać i wypuszczać. I cofać i wypuszczać. To jest wtedy odpowiednia stymulacja. Umyję ręce, bo nie podtarłem dupy. I tak są czarne. O, racist. Gdzie ty idziesz, kolego? Co ty robisz? Ludzie, może wyjdźcie z tego kuźwa domu. Poznajcie inne osoby, skoro nie możecie razem. Ohyda. O, zaraz tutaj lesbijskie związki się... O, porównajcie cyce. Patrzcie, kto stał w kolejce. Zagłębiła się w nich w ten sposób. Straszne. Małe cycki, jak śmiesz, gruba kurwo. Nienawidzę cię. Idź do kuchni. Idź sobie zrobić jedzenie. Zrób to, w czym jesteś najlepsza. Dobrze, tak zrobię. Zjem ten wielki, kaloryczny tort. Każę tobie patrzeć, anorektyczko. Nawet cię nie poczęstuję, ten uśmiech. Tak, też go zjem. Robimy zawody w jedzeniu. Wiesz co, nigdy nie dasz rady mi wygrać w konkursie jedzenia. Zaraz zobaczysz, zjem to na raz. Ta, jasne. Dawaj, pokażę jej. Jestem w tym dobra, widzisz? Pierdolisz, głupoty. Ja się na tym znam. Takie śmieszne? Zaraz pojedziemy. Zjem tą lasagne całą. Dawaj, raz, dwa, trzy. Jedziemy. I co, głupio ci? Może źle cię oceniłam. Całkiem nieźle wpierdalasz tą lasagne. Bez problemu. Świat zniszczony. Może nie jestem najlepsza. O nie, kurwa, przegoni mnie ta sucha szczapa. Może powinniśmy się jednak zaprzyjaźnić. Hmm.
A tak naprawdę, co sądzisz o mężczyznach w naszym domu? Na przykład o tym pedale? Jest całkiem seksowny. Zobaczyli, już zjadłam. O, koleżanki, co robicie? A, okej, okay, rozumiem. Głupi jest, nie? Nie, kurde, słuchajcie, wymyślenie dialogów jest ciężkie do tego, naprawdę. Klocuch? Kto? A, no, klocuch. Powiem wam mały sekret. Mam stulejkę. A, ciekawe. O, chyba się zżygam. Nie wiem, co o tym sądzić. Odechciało mi się jeść. Zapach mojej stulejki jest zawsze taki pachnący. W zasadzie przypomina zapach tej lasagne na stole, które właśnie zjedliście. Idę stąd. Wow, kto to posprzątał? Kurwa, z talerzami zjadły? O nie, poszły sobie. Po co mówiłem im o mojej stulejce? Zawsze muszę palnąć jakąś głupotę, w najlepszym momencie. I teraz zostało mi gadać tylko do siebie, albo do pustego krzesła. Nie cierpię tego. O, wróciłaś, super. Tak, w sumie spodobała mi się ta gadka o stulejce. No, właśnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Opowiem ci o niej trochę. Jasne, opowiedz, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tylko, pachnie tak stulejarsko. W zasadzie muszę ją odcedzić. Chyba poszedł odcedzić stuleję. Nie, nie poszedł odcedzić stulei. O, coś się zaczęło dziać. Beef, złośliwy Sim. Poszedł grilla zrobić, okej. Czyli chce ją usmażyć. O nie, 6 stulejek leży, Boże, ale będzie obiad. Obiad! Tylko nie przypal. O, jakieś warzywa by się przydały do tych stulejek, bo trzeba jakoś zabić smak ich. Są bardzo, bardzo dziwne. Dziwne w smaku. Ludzie nie zrozumieją. Jakie parówki. Ten gej pewnie chciałby je sobie wszystkie wsadzić w dupę. Żarcie! O, idzie ten pedał. Cholera. Czemu nikt nie chce moich hot dogów? Czemu nikt nie chce moich parówek? Czy nie wyglądają pięknie? Czy nie wyglądają smakowicie? Są polone sosem własnej roboty. Patrzcie, jak czeka. Patrzcie, jak czeka. O, ła. Tutaj tańce. Słuchajcie, szybko, tańce. Ulala. Lionel, bierz się za nią. Bierz się za tą chudą sucz. Wziąłbym się za nią. Jest taka seksowna, a ja mam takie seksowne kocie oczki. Wezmę się za nią. Gruba. Patrzcie, co gruba robi. O, już się spociłam. Dwa. O, wow! Tańce po łamańce. Ta już trupem została na imprezie. O Jezu! Stulejka tak pięknie pachnie. Słuchajcie, definicja samotności. Definicja samotności nerdów. To jest piękne. Nie jest taka zła. Sos mi nawet wyszedł. Trzepałem cały ranek do głównego zbiornika. O nie, zostało mi trochę na wąsie. Szkoda, że nikt nie lubi moich stulejkowych hot dogów. Sam muszę je wąchać. Zawołaj ich na obiad, no stary, kurde, mam za ciebie ich wołać. Odłożył na talerz. O, zaproś tą kobietę. Proszę pani, hot dogi ze stulejką. Chyba nie jest zainteresowana. Nie, nikt nie jest zainteresowany. Może gruba zje.
Gruba jest zainteresowana poceniem się, słuchajcie. Jak tam, Beef? Ty to jakiś taki cichy jesteś. Stary, zrobiłbyś jakąś rozróbę. O, Lionel, o czym, słuchajcie, on o czymś tutaj myśli. On coś tutaj knuje. O, o, kurwa, talerz zbił. No to nerdzie, koniec. To już koniec, symulator kuchni. W ogóle, czekajcie, zaniosę im te hot dogi. Masz ryj. Dobra, czekajcie, zaniosę im je w zasadzie, gdzie je zanieść? Może stąd wezmą. O, świetnie. O, znowu. Zatkaj kibel, zatkaj kibel. Wow, Lionel, co ty knujesz? Nie wstydź się. Powiedz, o co chodzi. Trochę się wstydzi, słuchajcie. Ulala, coś tam odpieprza. A ten jaki niezadowolony, spójrzcie. Myślałem, że zamoczona tylko przyszła talerz sprzątnąć. Jestem taki smutny. Może Beef do mnie zarwie. Chociaż Beef taki smutny trochę. Wszyscy jesteś tacy smutni. Więc pójdę do tego łóżka, które dziwnie pachnie. Siema, babes. Ostrzegam, że stream jest bardzo dziwny, więc nie zdziw się. Co tu się odkurwia? Uuu, zrzuca brzuszek. Zrzuca swój brzuszek, który bynajmniej nie jest ciążowy. O, fu. Jestem taka zajebista. Nawet się nie spociłam aż tak bardzo jak zwykle. Ale chyba wezmę prysznic. Nie, chuj. Brudnemu do łóżka. Tak jak mnie wychowano. Idę spać. Źle się czuję po tych hot dogach. Chyba zaraz wymiotuję. Pójdę spać, najwyżej wymiotuję na poduszkę. Koleś się schował. Do swojej nory. Jebany. O, gruba już wstała, słuchajcie, wyspała się. Szybki metabolizm, szybkie odpoczywanie widzę. Dobrze, dobrze. A co ta chuda szkapa? Ygritte? Co tam? O, o, już wyszedłeś ze swojej man cave? Oni zmieniają cały czas łóżka. Jaki zgoniasz. Ej, dobra, mam pomysł, słuchajcie. Bo dom domem, ale w sumie możemy ich gdzieś zaprowadzić na przykład. Do na przykład klubu. Wtedy bym musiał po prostu im dać znać. Tak, możemy tak zrobić. Możemy ich zaprowadzić do klubu, słuchajcie. I potem w plener. Co wy na to? Czy chcecie dom? Możemy pogłosować, bo myślę, że będzie trochę ciekawie, jak wyjdziemy z domu do ludzi. Ale jeśli wolicie w domu, to spoko. To zostajemy w domu. Esu, wyłącz im muzykę. Oni nie mogą spać, bo muzyka jest. Co ty gadasz? Daj im znać. Co mam znać? Okej. Okay. Dać im znać, okej. Okay. W plener teraz. To co, plener czy klub? Dobra, spoko. Ja proponuję najpierw klub, potem plener. No dobra, no to jedziemy. Najpierw muszę wyłączyć muzykę. O Jezu, ja nie pamiętam, gdzie ja te głośniki powyłączałem. Wyłącz. Wyłącz. Czekajcie, bo ja ich całkiem sporo pomontowałem. Dobra, chyba jest spoko. Dobra, i teraz tak. Ty idziesz spać tu. Ty, Jezu, wszyscy nie mogą spać. Ty idziesz spać tu. Beef, idziesz spać, Jezu, Beef idziesz spać tu. Z tą energią też jest słabo. Idzie spać tu. Ktoś się chyba zesrał, albo coś w tym stylu. I ty idziesz spać tu. Dobra. Wszyscy śpią? Ten nie śpi. Wszyscy śpią. Spoko. Dobra, odnawiamy im energię, słuchajcie. Higiena. Dobra, oj tam higiena. Dobra, uwaga. Wszyscy teraz wstają. Wstajecie, wstajecie, wstajecie. Wstajecie. I teraz się zastanawiam, jakich wszystkich wysłać, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Piki, wiesz może? Co? Jakich wszystkich zaznaczyć i wysłać gdzieś? No to tam chyba trzeba wybrać w telefonie. Tak. Żeby pojechali. Chyba się wybiera tam wszystkich. No okej. Okay. Dobra, uwaga, podróż. Przenieś rodzinę. Jedziemy, słuchajcie. Podróżuj z...
ze wszystkimi. Ze wszystkimi. Będziemy podróżować. Idziemy w podróż i wyjdziemy w końcu z tej nory. Wszyscy idą z tobą, pachy wietrzymy. Dobra, podróżujemy. Zarezerwowana przez... O, do granitowych kaskad moglibyśmy, ale nie wiem jak. Dobra, najpierw mieliśmy iść do klubu, więc spoko. Tu mamy muzeum, tu mamy klub nocny. Yeah! Alright, alright. Klub nocny, jedziemy. Ciach. Ale będzie, ale będzie. Alkohol. Alkohol, kokaina, metamfetamina, wstrzykiwana prosto w udo. Będzie fajnie. Znajdź w klubie laskę dla nerda. Zobaczymy jak będzie, słuchajcie. Niebieski aksamit. Zupełnie jak materiał majtek Dory. No dobra, to wbijać. O! Poszli, 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 poszli. Yo, co się dzieje? Wchodzimy! Ten nerd! Uhuhu, jaka tutaj foka chodzi. Słuchajcie, może nerd ją... Wódkę, poproszę wódkę, chcę mi się napierdolić dzisiaj. Wow, panie! Pani, kobieto, co ty robisz? Co ty robisz? Siadaj. Ej! Gdzie ty idziesz? Stary, co ty robisz? Gdzie ty idziesz, człowieku? Tu się nie siada. No jebał się już, patrzcie. Najebany, najebany to do domu. Dobra, siadaj. I pijemy. Jedziemy. Czekajcie, włączę muzykę. O, dobrze, jest, jest klubowa muza. O, przyszła gruba. Ale impreza, pusto. Słuchajcie, jest sobota, druga w nocy. I szoty, jedziemy. Uhuhu. Słuchajcie. Cholera, Beef znowu usiadł przy najgorętszej lasce na imprezie. Ale ruda, ale by mi wyczochrał bobra. Ale ma cycki. Jeszcze jednego. Mam ochotę się napierdolić. O cholera. Uhu. Sama grzmoci o drugiej. Jak tam Beef? Kto pierwszy się dajebie? Ta gada! Nikt jej nie słucha, nikt totalnie! No Beef, zarywaj do niej! Zarywaj do niej, bo zaraz ci Joseph ukradnie laskę. Ale Joseph musi trochę, słuchajcie, jeszcze przygrzmocić w szyję. O, 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 o! Prawie zarwał. Poszedł od niej, poszedł od niej. Przyszła dotacja od Iterka. Dzięki, Iterek. Siema, siema. Dzięki, dzięki. Dobra, słuchajcie. Interwencja, bo ja muszę w interwencję wejść, ponieważ właśnie ją zarywa jakiś kuźwa Hindus jebany, więc sorry, ale muszę wejść w interwencję. O nie, ona pójdzie sobie gdzieś. O cholera. O cholera. Dobra, trzeba pogadać z nią. Zabawne powitanie. Jedziemy. O nie, kolejny ją poderwie. Szybko, Joseph, dasz radę! Wszyscy, uwaga, cały czas skanduje. Joseph, 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 on musi dzisiaj zaliczyć. Hej, mała. Jeszcze jedną wódkę. U, trzech amantów. Joseph, dasz radę. Wierzę w ciebie, chłopie. Zagadaj ją. Ale jazda, co się dzieje? Józef, zalicz. Jak nie to, to to, bez różnicy. Józef, gadaj do niej. Dobra, popraw humor. Pochwal szczerze. Poznaj. Opowiedz porywającą historię o swojej stulejce. Dawaj, Joseph, dasz radę, naprawdę, stary. Trzymam za ciebie wielkie kciuki. Znaczy... To jest jeszcze taka smutna muzyka, jest, słuchajcie. Ja naprawdę się wczuwam w jego życie. On da radę. On nie musi być nigdy, nie zawsze samotny. W ogóle gdzieś wszyscy poszli. O, przyszła ta pinda.
Jak siedzi, kuźwa, jak jakiś pieprzony scout. O nie, poszła sobie. Joseph, człowieku. Jaki ty jesteś zjebany. Co za człowiek. Beefowi się kilo w ślini. Co tutaj się odchodzi? Beef, co tam się właśnie działo? Możesz mi wyjaśnić? Jestem taki nabuzowany, napierdoliłbym komuś. Kwas mi wszedł. Kreatyna weszła. Dobra, a co tam się odpieprza? Prawie dzisiaj zaliczyłem. To najlepszy dzień w moim życiu. Aż zatańczę sobie tutaj sam. Przed pianinem. O, dawaj, dawaj, graj na pianinie, stary. Joseph, może w ten sposób zdobędziesz jej serce i pupę. Trochę inaczej się na tym gra niż na mojej klawiaturze. Czy ktoś mnie słucha? Czy cała sala się bawi? Sala, jak tam, bawicie się? Kto się bawi, ręce do góry? Komu się podoba moja gra? Chyba nikomu, Joseph, stary. Chyba jesteś skazany, kuźwa, na niepowodzenie. Cała sala się średnio bawi, słuchajcie. Gdzie jest myszka? Gdzie jest myszka? Kurwa, co się dzieje w ogóle? Dobra, spoko. Jest tu wyższe piętro? W ogóle o co chodzi? Jest kuźwa 6 nad ranem. Gdzie jest cała reszta tej rodziny? O, tutaj znowu wszyscy, okej. Dobra, co tu się dzieje? Okej, słuchajcie, muszę zinterweniować w geja. Udziel porady dotyczącej związku... Wow, prawie wywaliłem. Słuchajcie, udziela porady dotyczącej związku. Powinieneś się przerzucić na penisy. Naprawdę ci polecam. Serio? Bardzo interesujące jest to, co mówi. Chyba się do niego przekonam. W sumie raz się żyje. Śmierdzę. Jest fajnie. Ciekawe, czemu nikt ze mną nie rozmawia. Jebie mi spod pachy to konkretnie. Co tam się odpieprza? O, Beefowi się spodobało. To nie smród, to feromony. O, przyszła śmierdząca. Dobrze, tańcz do jego gry. Widzisz, Joseph? Wystarczyło tylko trochę wiary w siebie. I już porwałeś... teraz i on jebie. Słuchajcie, leci z nich jak ze zwierząt. Feromony niezłe. Ej, niemalże ja przy komputerze czuję, jak oni śmierdzą. Boże, jaki nerd? Straszne. Świetna zabawa. Naprawdę, uwielbiam. To też jest najlepszy dzień mego życia. Ładnie. Jedziemy. Trzeba Beefa poderwać. Zaproś do patrzenia w chmury. Dawaj, proś go do patrzenia w chmury, proszę. Flirciarski? Dobrze. No, zaproś go. Popatrzysz ze mną w chmury? Naprawdę to lubię czasami. No dobra, stary. Nie wiem, o co chodzi. Ale jak będziesz miał jakiś problem, to ci wpierdolę. Okej? Romantycznie. Kuźwa na betonie! Chciałbym, żeby to się działo na łóżko, nie na tym zimnym betonie, gdzie zimno mi w pupę. O, patrz, tam te gwiazdy wyglądają jak mały penisek. Dziwna sytuacja. Nie wiem, co powiedzieć. Tak mi bardzo dobrze, jak tutaj leżę. To naprawdę jest najlepszy dzień w moim życiu. Nie wiem, czy... Nie wiem, o czym zacząć mu mówić.
Nie wiem, o czym porozmawiać. Cholera, stanął mi. Czy to zobaczy? Cholera, stanął mi, czy... Mam nadzieję, że tego nie zauważy, ale będzie obciach, ale będzie przypał. O Jezu, dziecko na to patrzy. Spójrz, synu. Spójrz, synu, bo ktoś cię musi nauczyć życia. Spójrz na tych dwóch popierdolców. Widzisz, co narkotyki robią z ludźmi? Uważaj, bo też tak skończysz. A teraz cię zostawiam samemu. Spierdalaj do domu. Co za zjeby. Leżą na chodniku. To miasto jest pełne wariatów. Więc pójdę i zaadoptuję to dziecko, które chodzi same po ulicy. A to wygląda jak taka wielka pipa. Nie do końca. Zobacz, wygląda jak siusiaczek. Nawet tu ma jajko. Wiesz co? Jednak nie chcę już patrzeć w te gwiazdy. Czuję się dziwnie. Spoko. Zapomnijmy o tym, co tutaj właśnie było. Nie rozmawiajmy o tym już nigdy więcej, okej? Bo to było naprawdę dziwne. Okej. Spoko. Ty, śmierdziuchu. Czekajcie, tego śmierdziucha trzeba gdzieś umyć. Może w umywalce. O cholera, tu nie ma wanny. Nie, musisz wrócić do domu. Dobra, niech umyje zęby, może to i z japy tak wali. Dobra, ten śmierdziuch też musi umyć zęby. Ale by było, jakby umyli zęby i wszystko byłoby okej. O, ale tańczą, zobaczcie, jednak zakiełkowała miłość. Dobra, jeszcze nasza ta... Ygritte musi poderwać tego zakreble tutaj. Popraw humor. Dawaj, popraw mu humor. Uhuhu, nudna rozmowa. Pochwal szczerze. Romantyczne. Skrzycz. Dobra, skrzycz brzmi fajnie. Za kreble. Biedny Zaku. Ty kutasie! Chcesz mnie upić! No, kobiety. O, Lionel przyszedł. Dobra, Lionel też będzie go podrywał. Słuchajcie, jedziemy w dwójkę. Więcej opcji. Romantycznie. Ucałuj dłonie! Proszę, chcę to zobaczyć. Chyba muszę odbić tego chłoptasia, bo dzisiaj zruchania nici. Dawaj, ucałuj mu dłonie, no. Story, stary, ale wolę kobiety. O, zaraz się rozpłaczę. Nie martw się, w moim kraju tak się witamy z każdym. Ale wybrnął, nie? Może lepiej się poznajmy, zanim, wiesz, zaczniemy takie rzeczy robić. Jeszcze wręczę mu róże. Gejowski bar. Ręce całują. Te gada o męskich spodniach. No dawaj, wręcz mu tą różę, proszę cię. Mam coś dla ciebie. Co masz dla mnie? A kurde, no. Wręczysz mu to, czy nie? Poślij pocałunek, dobra. Oj, chyba to nie wyjdzie, słuchajcie. O, może jednak wyjdzie? Uhuhu. Uhuhu. Co się zaraz zadzieje? Spójrzcie na to. No poderwij go, kurna mać. Czy ja mam za ciebie wszystko robić? Obejmij. Nie, to chyba nie wyjdzie. O! O! To na pożegnanie, słuchajcie. Stanął mi! Stanął mi, mam nadzieję, że o tym nie wie. Chyba ci stanął, stary. Nie wiem, czy powinienem ci to mówić, ale chyba ci to powiem. Lubię.
Och, ty nic, poniu. Sprawiasz, że się zawstydziłem. Oj, spłakałem się, jestem taki samotny. Kuźwa, jaki pies z niej. Dobra, słuchajcie, czas na reklamy. Czas na reklamy, piszcie brodę na czacie, puszczę też znowu dłuższą reklamę, bo znowu ominęła nas reklama, bo było tak ciekawie. Także zaraz wracamy i lecimy z reklamą. Sprawia, że kilof mi się ślini. Lol. Dobra, leci, uwaga. Poszła reklamka. Poszła reklamka, poszła reklamka. Esu, zrobić na grupie Steamowej coś na zasadzie szukam ludzi do gry. Spoko, możesz zrobić. Nie ma sprawy. Niech stulejarze się łączą. Zimo z Saints Row'a. No trochę wygląda faktycznie jak Zimo z Saints Row'a. Faktycznie tak wygląda. No, bez kitu, w ogóle o tym nie pomyślałem. Bobru, nie wiem co powiedzieć po godzinie live. Ciężko wyjaśnić to, co się tutaj zadziało. Game ma na imię Lionel i koniec. Czy to jasne? Co mnie ominęło? Te pytania są najlepsze, słuchajcie. Są najlepsze na świecie. O lol. Esu, do której live? Myślę, że jeszcze z godzinkę. Esu, nie mam u ciebie reklam, u innych mam. Why, God, why? Nie wiem, słuchajcie, czasami tak jest, że Twitch nie przydziela tych pakietów. Słuchajcie, jeśli chcecie mnie wesprzeć, zawsze są reflinki, zawsze wrzucę reflinka do darmowej gry, możecie się zarejestrować w ten sposób, ja coś z tego dostaję, więc śmiało. O, okej. Okay. Esu, jaka jest grupa na Steamie? Na TPMS-ie jest grupa Steamowa tylko dla graczy CSGO, Counter-Strike'a, więc możecie wbić i dołączyć. Przyjmujemy każdego. No dobra, kontynuujemy live'a. Słuchajcie, szkoda, że dzisiaj tak mało osób suba kupiło. Chyba dwie osoby, albo jedna, nie pamiętam w sumie. Także naprawdę zachęcam was do subów. To jest oczywiście wasza sprawa, ale szkoda, że tak dużo osób jest, a dzisiaj po prostu mało osób dołącza do subów. Anyways, lecimy dalej, słuchajcie, chyba trzeba wrócić do domu. Tak, idziemy do domu, słuchajcie, bo oni się już naprawdę źle czują. Następny wypad park, albo muzeum. Dobra, niech idą do domu. O Jezu, jaki śmierdzik poszedł. O, chyda. Uła. Nieswoja. Wycieńczona. Nie wiem jak ten dom, słuchajcie, wrócić do niego. O, dobra, zaskoczyło. Jest tu czas uruchomić ruchalnię. No, chyba trzeba będzie, słuchajcie. Trzeba będzie zdecydowanie, chyba. W muzeum będzie szampańska zabawa. Słuchajcie, dynamika streama podskoczy o 200%. Esu, może spróbujesz zrobić orgię w tym domu? Spróbuję pointerweniować, bo faktycznie oni nie wchodzą w jakieś głębsze interakcje ze sobą, a chodzi o to, żeby wchodzili, nie? Ale wszyscy jebią, Boże Święty. Czekajcie, włączę muzeum. Alright, dobra, lecimy. Oni się muszą umyć. Oni mają wolną wolę? Mają, spoko. Kto się ma myć, ten idzie, a ktoś idzie... Jezu, jakie śmierdziuchy. Esu, czy zrobisz grupę na Facebooku? Przecież mam grupę na Facebooku. Jest typowe Esu, jest fanpage Esu. Zapraszam, wszystko jest w przydatnych linkach. O nie! Znowu ta gruba słonica mi zajęła moje łóżko. Dobra, idą chyba spać, słuchajcie, wszyscy z tego co widzę. Nerd sobie je. O Jezu, te ohydne hot dogi. Wpieprza, stary. Stary, zadbaj o zdrowie. Wszyscy pod jednym prysznic. O, może na basen. Dzisiaj ta stulejka smakuje troszkę gorzej. Ale pachnie zaś przecudownie. Niebiańsko. Czuję się, jakbym był w niebie. O nie, tutaj te hot dogi są. Czekajcie, schowam je do lodówki. Wow, gdzie one? Schowały się? Dobra.
Dobra, co tam się dzieje? Wszyscy śpią, wszyscy śpią. Lionel, co z tobą? U niego w ogóle wszystko dobrze. Zajebiście. Dobra, poczty nie ma. Czekaj, Lionel, czekaj, stary, mam pomysł. Stój. Usiądź. Dobra, jedziemy. O nie, wstała. Kurna. Wygonił ją. No trochę słabo. Dobra, whatever, niech robi co chce. Myślałem, że usiądzie przy niej. O, ten jak zawsze naczynia myje, jeden w domu, siebie byś umył, kurwa. Dobra, chyba idzie, słuchajcie, pod prysznic. Ale będzie. Ale będzie, ale go podejrzymy, patrzcie na to. Kamera zainstalowana. Wow, jak szybko napuścił wodę albo się zsiusiał. O fu, jaka gaskomora, ohyda. Dawaj ich do basenu, usuń drabinkę. Niech umrą, nie? Ty, masturbuje się koleś. Nie mydl się, tylko masturbuj. Boże, czego ja od niego wymagam w ogóle? O co chodzi, kuźwa? Na podłodze siedzi typek. Ale się pięknie zbugowała gra. Ja pierwsze. Patrzcie na typa. Mam taki mały sekret. Kiedy nikt nie patrzy, zamykam się w kiblu, siadam w kącie i namydlam moje piękne, boskie ciało na sucho mydłem. Bardzo lubię to robić. Wtedy mam tak potężny wytrysk, że trzeba sprzątać łazienkę. Nikt nie zrozumie mojej pasji. Rozlałeś, kurwa. Posprzątałbyś to. Znaczy, rozlałeś, wiecie o co chodzi, nie? Sprzątaj tą spermę teraz. Sprzątaj ją szmatą z tego dywanu. Cholera, zawsze to samo. Nigdy nie mogę kontrolować mojego wytrysku. Zawsze muszę to wszystko naleć. jak schodzi. Zupełnie jak z mojego brzuszka. Dobra. Dobra, niech się dzieje co chce. Co tam się dzieje? Wszyscy okej? Okay? Wszyscy zdrowi? Gołym dupskiem na płytkach. Dobra, teraz pokerowa twarz. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Cały czas jebie. O fu, ale mu wlazła, akurat tę kubkę robił. Lionel, czy mógłbyś stąd wyjść? Muszę umyć moje pachy. No nie myj tych tak rąk. Wiem, że geje dbają o ręce zbyt mocno. Dobra, poszedł. Dawaj. Ja nic nie wiem. Nie patrz na mnie. Nie moja wina, że tu dziwnie pachnie. Idź się umyj, kurde, czy ja muszę za nią to robić? Dobra. Weź kąpiel z bąbelkami. Kolejna, słuchajcie, kolejna. Też tak zrobię. Uwaga. O Jezu. O Jezu. O Jezu, zżygam się. Esu, uruchamiaj to uruchalnie. Nie wiem jak. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem jak. O co chodzi? Kolejna na tych płytkach. Słuchajcie, to jakiś miejscowy fetysz chyba jest. No ale dobra. Chcecie rantek, to... Uła, ten w spodniach siedzi. Pewnie wydaje takie dźwięki. Ale chlap jest bobra. Lel. W ogóle kasa się kończy? Nie, jest, spoko. No dobra, no to robimy w takim razie związek. Głosujecie w takim razie. Kogo z kim spiknąć? Ja mam ręce Boga, jestem Bogiem Simsów, więc mogę tutaj, słuchajcie, im trochę pomóc. Kogo z kim spiknąć? Kogo chcecie? Czy nerda, czy łysego? Czy robimy sytuację typu nerd zarywa do chudej i łysy ją próbuje odbić, więc pobije nerda?
i na przykład wtedy wchodzi w gruba i coś dalej, wiecie, robi, nie? Po co cenzura, skoro jest desko? Dress i pedał. Geja z dresem, dobra, może być. Może być, będzie strasznie ciężko, ale spróbuję. Pedała z koksem. Spoko, spróbuję, słuchajcie, nic nie obiecuję. Gdzie ten Lionel, on śpi? Zawstydzony, wow. Dobra, okej. Beef, nie swój, energia, higiena. Dobra, no to Beef musi w takim razie się jeszcze szybko umyć. I niestety jeszcze raz pójść spać, zanim pójdą randki, słuchajcie. Z tym jest wszystko okej. On jest już gotowy, słuchajcie, na masaż tulejki. Gdzie on jest? Dobra, przyspieszę czas. Ua, kurde, jakie plery. O fu. Jaki kuźwa, kosmita łysy. Swój kaptur myje. Ale szuruje pachy jak pojebane. Kuźwa, wygląda koleś jak Walter White. Tylko młody. No dobra, on, słuchajcie, myje się przed swoją randką. Dobra, on teraz idzie spać szybciutko. Co z tym? Z tym jest wszystko spoko. Niech on też się zdrzemnie. I tu przyspieszamy. Musi mu energia wrócić. Jak ten zabójca z Wieśka. Oni jeszcze nie wiedzą, że zaraz będą spać razem. Słuchajcie, już ja nimi się zajmę. O Jezu, co on robi z tą ręką? Spójrzcie. Patrzcie na to tylko. Jakie wczucie. Dobra, okej, chyba jest wszystko spoko. Da się w Simsach usunąć cenzurę. Jest taki mod chyba, wiecie? Dobra, niech on jeszcze prześpi. O, Dora osiągnęła drugi poziom tego, gotowania. Ładnie, ładnie. A talerz to co? Sam się sprzątnie? Dobra, szybko, szybko. Śpi. On musi mieć duży... Lubi powolną jazdę, koneser. Przez sen. On tylko udaje, że śpi. Dobra, wstał. To znak, że... On też musi wstać. Pobudzony, o, pobudzony. Będzie ładnie jechał. Okej, czekajcie. O, świetnie. Dobra, zderz się biodrami. Zderz się biodrami. A ty przestań to robić. Dobra, dajecie. Zaczynamy. O, yeah, okej. Zaraz go połamie, kuźwa. Wygłoś mowę zachęcającą, entuzjazmuj się z zainteresowaniami. Rucha, co cię wyruchać? Dobra, zaczyna się. Kolej zrywa ten gra. Tak cię będę posuwał w nocy. Dokładnie tak. Spoko, dobra. Nie odchodź, kochanie. Nie siadaj na kompie. Zachwytaj się sonatami na pianino. O Boże. Obejmij. Okej, entuzjazm, obejmij. Plotkuj. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, trzymajcie za nich kciuki. Trzymajcie. Miał być gej z dresem. A, gej z dresem. A to nie wyjdzie chyba. Z nerdem jest weselej. Słuchajcie. Miał być koks z gejem. Ale teraz też jest fajnie. Zobaczcie, jak do siebie pasują. Kochają się. Dobra. Nie, zresz... Nie. Okej. Ale się lubią. Zabawne. Opowiedz dowcip o kaczkach. No oczywiście, o czym innym dowcip może nerd opowiedzieć, jak nie o kaczkach? O! Jedziemy.
Może popatrzymy w gwiazdy, a może zajrzę ci do odbytu. Zajęcia grupowe. O, patrzenie w gwiazdy, to jest zawsze spoko. Zobaczcie, razem są pobudzeni, spójrzcie na jego twarz. O, myślałem, że się już rozbierali. Jaka muza. Znowu na betonie, oczywiście. Cholera, w co ja się znów skopałem? Czemu ja się zawsze zgadzam na te patrzenie w gwiazdy z mężczyznami? Nie wiem, co sądzić już o mnie. Czuję się trochę dziwnie. Ale skoro kobiety mnie nie chcą, to może dam radę jednak z mężczyznami. Cholera, to jest naprawdę bardzo dziwne. Nie wiem, o czym z nim rozmawiać. O pogodzie? Może mu pokażę te gwiazdy. On jest taki męski. Stoją im? Stoją im kilofy? Chyba nie. Fajne gwiazdy, kolego. Naprawdę zajebiste. O kuźwa, jakie zbliżenie w ogóle, o co chodzi? Ło kuźwa, kwas wszedł. O, tripujemy! Tripują kolesie razem! Jedziemy, ale tnie ta gra, ja pieprzę. O, te nogi, obrzydlistwo! W zasadzie trochę jak moje. Takie chude. Co te mózgotrzepy w tle. Dobra, spoko, niech oni sobie wow. Wow, gdzie jest ten mój dom? Strasznie gra mi ścina, słuchajcie, jak Sims 3. Kto to jest? Wow, to ty Lionel? O, zbiera naczynia, spoko. Gruba śpi? Dobra, gruba śpi. Czekajcie, damy grubą do basenu. I do widzenia z drabinką, lol. XD z kisłem. Dobra, fajnie. Słuchajcie, tu już się rodzi powoli miłość, więc jest fajnie. Ta do końca nie wie, co się stało w ogóle, nie? Wow, 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 czekajcie, 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 to nie koniec randki. Gdzie idziesz? O, chyba na klopa poszedł? Nie. A, muszą iść spać, słuchajcie. Muszą iść spać, niestety. Dzisiaj nici. O, swoje stulejarskie hot dogi, ulubione danie wyjął, słuchajcie. Tylko on je w tym domu, naprawdę. Uwielbiam je. Kocham je cię w swoich ustach. Uwielbiam, jak parówka pryska mi pod zębami. Czasami lubię też pogadać sam do siebie lub do pustego krzesła. Wtedy czuję się wysłuchany. W tej części mogłoby z drabinek wychodzić, ale chamsko. Boże Bobru. Ona dupą wodę wychlapie. Ona nie idzie na dno. Zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, myślicie, że ona tam dalej pływa? Wow, kurde. Co się dzieje? Patrzcie, jak zasuwa. Jaka foka. Jaka foka. O kuźwa. Szczęście wypisane na twarzy. Dobra, spoko. Czekajcie, Biff idzie spać, ten siedzi, spoko, ogląda pornuchy, dobra, talerz do kosza, spoko, idziesz ty w tym momencie się też zdrzemnąć, albo pójść spać. Dobra, jak tam z Biffem, bo on cały czas zmęczony jest. O, znowu z tą ręką, o matko, tam usra nad głową, ale słabo. Czekajcie. Fajne odgłosy z kibla, kuźwa, jakby ktoś przyzywał Diablo. Diablo Pana Ziemi. Przecież wiesz, że mycie rąk nic nie da. To czysty tłuszcz. Wodą tego nie zmyjesz, tylko mydłem. Ale jestem hejterem, matko boska. Dobra, ty śpisz. Musi mu trochę energia pójść. Pieprzona syrena. Płetwal! Uwolnić orkę! Uwolnić orka! Dobra, jest energia.
Jest energia, wstajemy. Dobra, i teraz tak. Pauza, oni muszą gdzieś usiąść. O, tu sobie usiądą, tak. Usiądź ty tu. Rozgniewany, co ci nie pasuje? Zaraz się... Uspokój się. Dobra, słuchajcie, szykuje się ostra orgia za chwilę. No dawaj, pogadaj z nim. Podburzaj. Obejmij, okej. A, muszę wstać, słabo. Kocham cię, stary. O, zainspirowany, widzisz? Co ty odpierdalasz, nerdzie? O czym ty mi opowiadasz? Ja nawet nie znam tych nazw twoich gier. O, rozmawiaj o marzeniach. Marzę o twojej suchej klacie. Obraź. Romantycznie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Pochwal wygląd. Romantycznie, gdzie to jest? Romantycznie. Flirtuj. Dobrze, podoba mu się to. Jeden gada o FIFA, drugi o piłce nożnej. Co? O, gadają, gadają. Zdradź sekret. Okaż podziw. O, buziaki poszły. Buziaki poszły! Ale się zaraz zacznie. Timba combo. Zappelnorf. Tube, buddy. Wyjebałbym cię w pupcie. O, są szczęśliwi. Muszę, kochają się. Okaż niepewność. Zrób wspólne zdjęcie. Dobra, jedziemy. To musi być piękne zdjęcie, naprawdę. Stary, chcę zobaczyć. O, fu. Sugeruj, że... Wymigaj się zręcznie. Nie. Nie ma żadnego wymigiwania. Zadaj ryzykowne pytanie. O, ciemno się zrobiło nagle. O co chodzi? Rozgniewany. Zapytaj, czy w związku. Okej, jedziemy. Ale się dobrali, nie? O, idą już do łóżka. O, jaki nabuzowany, słuchajcie. Sterydy, kuźwa, chodzi jak pierdolony Rhino ze Spidermana, albo jakiś Hulk. Do tej muzyki się wczuwa, słuchajcie, co leci. Ojej, to była taka rozmowa, że aż pęcherz mnie zabolał. Muszę trochę spuścić pary i trochę moczu. Zanim wróci. Cholera, przecież nie mogę się ruchać na pełen pęcherz, bo się zsiusiam w łóżko. Tak jak robiłem to przez ostatnie 15 lat mojego życia. Na szczęście psycholog pomógł mi wyjść z tego problemu. Umyję tylko ręce, żeby nie zarazić go zarazkami, kiedy będę robił mu handjoba. Dobra, kochanie, jestem gotowy. Dobra, siadaj. O, nie wierzę. Jesz moją parówkę ze stulejką. Spróbuj uspokoić. Spierdalaj! Nie wkurwaj mnie! Daj mi spokojnie zjeść mego hot doga! Ale to ja zrobiłem tego hot doga, dlaczego go nie doceniasz? Jakoś ci nie wierzę, że zrobiłeś tego hot doga. Ani trochę. Ale naprawdę, uwielbiam robić hot dogi. Są z moich stulejek. Są całkiem smaczne. No właśnie, mówiłem ci. Są najsmaczniejsze na świecie. Moje stulejki, ale nikt tego nie docenia. Są smaczne. Skąd pochodzą? Dziwnie pachną, ale naprawdę smakują bardzo smacznie. Ten opowiada cały przepis, nie? W końcu to się kisi, potem gotuje się pod przykryciem, później się soli, pieprzy. A ja słyszałem, że najpierw się to wykręca, a potem się to wkłada do piekarnika. Nie, stary,
Nie będę z tobą rozmawiał. Ja znam przepis mój lepiej, ponieważ są z moich stulejek. Do widzenia. Ech, chyba go obraziłem, ale naprawdę, ta stulejka była taka smaczna. Ja jem parówki? O, pogodny, dobrze, 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 dobrze. Gdzie on poszedł? Siadaj przy nim. O, oglądają FIFA, dobrze, znaczy piłkę nożną. Przeproś. Chlusi napojem. Dobra, czekajcie, jest ciężko. Jest ciężko ich tutaj razem wziąć. Nie swój. Musi skorzystać z toalety. O, on ma pęcherz, zaraz mu pęknie. Bobrusz na CS spierdolił. Standard. Dobra, moi drodzy, puścimy reklamę. Zaraz wracamy po reklamie, także piszcie brodę na czacie, wyłączajcie bloki dla mnie, jeśli mogę was o to prosić, dzięki. I zaraz wracamy do naszej wesołej historii simsowej. Zaraz się zcika. Lol, dobra. Także zaraz reklama, słuchajcie moi drodzy, i jedziemy. Czekam na brodę na czacie. Okej, okay. Poszła reklama. Poszła reklama. Czekamy aż minie. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Pokemonka, jaką parówkę jesz? Już my wiemy jaką. Fajnie by było, jakbyś bardziej czytał czat. Spoko, spoko. Jak chcecie, mogę bardziej poczytać czat. Spoko. Esu, czy ty mi wyjaśnisz, co ja robię ze swoim życiem tutaj? Robisz najlepszą decyzję swoją życiową ever. Będziesz to jeszcze wspominał za 15 lat, jak siedziałeś na live'ach Hesa i kisłeś niczym ogór. Od wczoraj nie mam reklam, pomóż. Spróbuj inną przeglądarkę, jeśli chcesz mieć reklamy, a nie masz adblocka lub masz go wyłączonego. Polecam. Zawsze są jeszcze reflinki, a wrzuca dzisiaj na przykład do War Thundera. Darmowa gra, możecie się zainteresować i potwierdzić maila po rejestracji. W ten sposób też mnie wspieracie, jeśli na przykład nie macie reklam. Przy okazji można się zainteresować grą darmową. Esu, kiedy Saints Row z Gimperem? Raczej już nie będzie Saints Row'a. Dobra, jest już po reklamie. Esu, z czego ty pijesz? Jakaś kapsuła alienów? Słuchajcie, to jest taki kubek z Empiku, który wygląda jak obiektyw do takiego aparatu. To jest po prostu kubek. I to jest bombilla. Tak to wygląda. A tutaj jest wydzielina ze stulei, sproszkowana w środku. Dobra, moi drodzy. Skąd bierzesz reflinki? Portem Memo. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Ja naprawdę postaram się ich jakoś spiknąć. Ej. Chyba nic. Wow, w ogóle usiadł nagle. Wow, wstał. Chyba nic z tego, słuchajcie. Jest ciężko. Jest ciężko. Naprawdę jest ciężko. Co z tobą? A, pęcherz. O, dobra. Ty kupciarz. Idziesz spać zaraz. O, zadufany w sobie. A to dlatego tak ciężko ten romans zrobić. Boże, to już rozumiem wszystko. Wow, a czemu on pęcherza nie... Stary, kurde, idź i się skupciaj. A potem spuść wodę, a potem śpi. Dobra, przyspieszę czas. Kurde, na dwa razy robi, nie? Pół kloca, potartyłek, położył się spać, wstał, pół kloca, potartyłek, położył się spać. I w zasadzie takie jest jego życie. Dobra, słuchajcie, trzeba coś z grubą zrobić. O, gruba gotuje. Kurde, zaraz te cycki ugotuję, zaraz mu wejdą, słuchajcie, na... Zaraz do miski wpadną. Best beat Eva. No, beat jest zajebisty. O, fu, jajecznica. Będę patrzył, jak to żresz. Możemy się tak umówić? Jaka szczęśliwa, nie? Że ma coś w ustach. Areo Chemix mówicie. Serio? Aż sprawdzę. To nie jest Areo Chemix.
napisane jest DJ Koltsov featuring Alex Rostov Storm Original Mix. Trochę się dziwnie czuję, kiedy jem sama. Zwykle lubię, kiedy ludzie mnie chwalą, że pochłaniam kilogramy żarcia w trybie natychmiastowym. Przydałoby się kogoś zaprosić. Jaka szczęśliwa, wow, kurna. Ale ugotowała jajówę. O, nerd. Nerdzie. Dobra, nerdzie. Sorry, musisz się brać za grubą. Słuchajcie, bierzemy się za grubą. Może tak w to przynajmniej wypali. O, kurna mać. Przyszedł ten. Dobra, niech on tam robi co chce. Dobra, Lionel, jak tam? No, co ona ma w ręce? A, widelec. Uuu, jaki zakochany jestem. Zapytaj o życie uczuciowe. A uwodzicielska poza, słuchajcie. Uwodzicielska poza brzmi naprawdę dobrze. Ale beat, słuchajcie. Randka przy takim bicie musi wyjść. O kurde, ledwo się zmieścili między tymi krzesłami. Masz taki fajny kapelusz, co pod nim trzymasz? Skarby, dziewczyno, skarby. Grube zgniecie. Ale są flirciarskie, Boże święty, co się dzieje? Poślij pocałunek. Słuchajcie, szybko poszło. Strasznie szybko poszło. O, umyj zęby. Puszyści też zasługują na miłość. Dobra, idziemy się ruchać. Zaproś na randkę do domu, nie? Sprawia, że się rumienię. Wow, gra mi się zacięła. Wow, coś się dzieje. Chyba gra się nie spodziewa, że dojdzie do takich symulacji. Zjadła mu usta. Co jest? Czekajcie, chyba gra się wyłączyła. Wow. Co jest, kuźwa? Dobrze są na randce, jedziemy. Higiena zerowa. Barabara, dobra. O Jezu, idą szybko. Do ruchalni. Wszyscy klaszczą w dłonie. Uwaga, w końcu ten pokój będzie użyty do tego, do czego jest potrzebny. Ale będzie jazda. No, golasy. Zdejmij tą piżamę, babo. Co się tam odpieprza? Co się tam dzieje? Co się dzieje? Ojej, ktoś się zebździał w łóżku. Przy analu. Zebździała się przy analu. Straszny wstyd. Na pierwszej randce. Uwolnij dziorkę? Ty, może dzieci będą. Wreszcie jakiś użytek z tego pokoju. O kurde. Widziałem lodzik. O kurde, tylko stopa wyszła. Ale koleś trochę cierpi, słuchajcie. O, chyba dziecko się spowiło. Znaczy powiło. W powijakach. Nie ma spania. Nie ma. O, wstał. Dobra. Postaraj się o dziecko. Dobrze, zbrzucha ci ją. Śmierdzę. Spociłeś się. Nie chcę z tobą dziecka, bo dziecko się urodzi śmierdzące. Trochę słabo. To co? Dzieciaka robimy? Jasne. Marzę o tym. To nic, że śmierdzisz. Kocham twój zapach.
No ruchajcie się, no. Po co ekspasją? Poproszę, zostanie dziewczyną. Przyszedł ten! Czekajcie, mam pomysł. Szybko. Ty... usiądź. Czekajcie, bo mi... Czekajcie chwilę. Masakra, bo mi zaczęły iść rzeczy, które zaraz się przyczepią o... Masakra. Dajcie mi chwilkę. Joseph przyszedł konia zwalić. Straszne, na łóżku. Niech ją zbałamuci i porzuci. O Jezu, i dziecko będzie wychowywać Joseph. Wyobrażacie sobie to? Jaka to byłaby masakra? No dobra, play. No dawajcie, staraj się o dziecko. Nawet nie wiem, jak to zrobić. Kuś! Co oni robią? Co? Aha, czekaj. Co oni robią? Idę stąd. Mam tego dość. Idę spać, nie pozwolę im się zgwałcić. I wtedy mnie tak jebałeś. Up, up, up. Strasznie to lubiłam. Zrobisz to jeszcze raz? Tylko najpierw umyj pachy. Tak naprawdę to jestem niezłym zwierzęciem w łóżku. Dobra, trzeba nerda wywalić z pokoju. Dobra, idziesz się myć. Bo to ja nie mogę na to patrzeć. Weź zimny prysznic. A ty, śmierdziulko? A, ty nie jesteś śmierdziulkiem. A ty zaczniesz do niego. Obudź! Chłopie, co ty robisz? Wąs tego pokoju. To teraz mój pokój, nie widziałeś? Zaliczyłam go. I nic nie jesteś w stanie z tym zrobić. Nawet mnie to nie interesuje. Mimo, że mogę wyglądać, że mnie to interesuje. Ucałuj dłonie. O, tak. Uuu, ale w nią wszedł. Wszedł w nią, słuchajcie, w grotę Nestle. Uwodzicielska poza. O, bardzo uwodzicielsko, słuchajcie. Zaraz wskoczę w ten ekran. Jak od razu podrywa, nie? Josepha. Bo amuciłbym cię jak zboże na wsi. Co się dzieje? Co się dzieje? Co ja robię? Co ja robię? Kolejna. Uff. Gruba lubi w pupę, nie ma co. Zaraz ten wejdzie. O, ta weszła. A tamten się myje, nawet o niczym nie wie. Masakra. Zalicz wszystkich domowników. Gruba przeleci wszystkich. Spoko, dawajcie. Czekaj, Barbara. No nie, nie z tym. W sumie. Gdzie ty idziesz? Stój, gdzie ty idziesz? Wypij, nic nie pij. Kuźwa, jakieś leki na dziecko. Postaraj się na dziecko z Lionelem. Spróbujmy. Gdzie ten Lionel? O, rozmawiałem ze sobą. Ale się spociła. Ta w ogóle jaka smutna. Je te hot dogi z tą stuleją. Co? Gotowa? Kolej zaśmierdł totalnie. Dobra, jedziemy z tym w takim razie. Niech gruba zalicza wszystkich. Wstawaj, nie ma opierdalania się. Moja wagina się sama nie przeleci. Stój, ej! Nerdzie! Nie siadaj tu. Kurde, co za człowiek. Nie potańczysz, bo ci wyłączyłem. Dobra, zobaczmy, co się teraz stanie.
ona ma pęcherz. Ona powinna mieć dwa razy większy pęcherz, moim zdaniem, bo ma więcej miejsca w jamie brzusznej. Jezu, dała mu kwiatka, masakra. Zapytaj, czy jest w związku. Chyba nie do końca. Co ja robię? Dobra, zobaczmy, co się stanie. Twoje dłonie są takie delikatne. Widać, że nie pracowały w polu, tylko dotykały klawiatury. Jeszcze mu zdradziła, że ma pupę jak puzon. Swędzi ją. Kolejna. Co się dzieje? Wszyscy zakochani nagle. Co się dzieje? Będzie każdemu całował dłonie, co wy na to? Nie chcesz tego, tak? No dobra. O, ochrzania go. Patrz, jakie mam mięśnie mała. Jezu. O Jezu, kłócą się. Znaczy kłócą się. Kluczą. Szkoda, że nie ma na łóżko, masturbuj się. Dobra, przeproś ją. A z tą flirtujemy. Jak pojebanie. O, zaraz Lionel wróci, Boże Święty. Zaraz wróci, gdzie on jest? Wow, randka kompletna. Medal brązowy. O, przyszedł jakiś mailman. A nie, to, a ty jeszcze Beef. W ogóle zapomniałem o nim. O tym łbie. Gdzie jest Lionel? Gdzie jest Lionel? A, tutaj. Ze stulejarskim. Spoko, to... postaraj się o dziecko. Masz ochotę na dzieciaka? Chyba mam! Jedziemy! O, chyba niezbyt. Nie wiem, o co chodzi. Idą dzieciaka zrobić. Dobrze! Dobrze, ale ją zbrzuchaci. Będzie miała taki bebech. Patrzcie, co się dzieje. Opowiedz dowcip. Coś. Ale ruchy. Ale ruchy, aż skrzypi to łóżko, zaraz pęknie. Zaraz rama pęknie, słuchajcie. What the hell, co się dzieje? No dobra, zaraz dzieciak będzie. Zaraz wyskoczy z niej po prostu jak z armaty, tak. Tak. Mniej więcej z takim dźwiękiem. Nawet nie będzie musiała cesarką urodzić, tylko po prostu się wyślizgnie jak z takiej wielkiej armaty. Dobra, zrobił dziecko kobiecie. On nigdy nie sądził, że jego życie pójdzie w tym kierunku. Dobra, zbrzuchacony, teraz czas się wyprowadzić. Ale będzie. Co z tym dzieckiem? Ono zaraz będzie miało nudności i to wcale nie z przejedzenia. Pęcherz. Dobra. Słuchaj, pod jednym warunkiem możesz skorzystać z tej toalety. Pod warunkiem, że nie wysikasz tego dziecka. O, zrobimy test ciążowy. Ale to najpierw musisz zrobić test ciążowy, bo najpierw to się sika, nie? Dobra, zrób test ciążowy. O fuj, jeszcze taka śmierdząca. O, jak wącha. Tak się robi test ciążowy? Na węch sprawdza, nie? O, zaraz się zżyga. Okej. Wow. Coś się zadziało. Chyba ten. Ma dziecko. Dobra, szybki prysznic. Wow, a ten co? Wow, kurna, jak pływa. Stulejarz śpi. A Lionel? Gdzie jest Lionel? Tu. Może pogadajmy o tym dziecku, co ty na to? Może przegadajmy tą sprawę. Jestem w ciąży. Niemożliwe, ale super. Najpierw musisz się umyć. Czy ona pójdzie w końcu się myć teraz? Nie, rozmowa nie. O, jak tańczy, patrzcie. Dobra. Niech poroni, Jezu, strasznie jesteście. Jaka smutna. Idź się umyj, kobieto, Jezus Maria. Co ty taka smutna jesteś? Bardzo smutna. A, bo głodna, okej, okay, nie, no to wszystko jasne. O, nawet nie spuściła wody po tym teście ciążowym, ohyda. Spoko.
No to w takim razie podaj obiad i zrobimy fasolkę po brytońsku, po której ponoć Simsy pierdzą. Będzie fajnie. Może wypierdzi dziecko? Jezu, jestem straszny. Przepraszam. Ohyda. Wow, a tutaj, o, może oni będą parą. Fajnie by było. Czekajcie. Dobra, on zaraz tutaj pójdzie do niej. Podburzaj, kpij ze stroju, odejdź, obraź, pochwal szczerze. Pochwal szczerze. Stary, przestań tańczyć. O kuźwa, jakie drgawki. O, chwali ją, dobrze. Lubię twoje chude nogi. Popracowałbym na siłowni nad nimi. Opowiedz dowcip po inżynierach. To jest tak typowe. Romantycznie. Pochwal wygląd. Romantycznie. Gadka na podryw. Jedziemy. Nie spuściła, bo dziecko zatkało kibel. Boże. O, patrzcie jaki pełen życia. Pełen werwy. Pełne jaja. Patrzcie, co mam. Pokroiłam specjalnie dla was bardzo grubo kiełbasę. To kiełbasa mojego męża, Lionela. Zobaczcie, jaka jest gruba. A tutaj widać jeszcze kawałek cewki moczowej na szczycie. Macie ochotę zjeść? Czy ktoś ma ochotę zjeść? W ogóle, czekajcie, muszę wyłączyć tą muzykę, bo się nakłada jedna na drugą. O, może on będzie miał ochotę zjeść. Nie, chyba nikt nie chce parówki Lionela. Sama się nawpierdalam, jak zawsze. Niedobrze mi. Jego siusiek smakował trochę jednak lepiej, jak kochałem się z nim w łóżku. Krokietka. Ojej, patrzcie, kibel ma wytrysk. Dobra. On jest dobry w zmazywaniu plam. Ta z tą fasolą chodzi. Obrzydliwe. Potrawka z dziecka, mięsne jesz. Spoko. Esu, jak skończyłeś szkołę? Liceum. Ty byś zszedł, kuźba. Może chcesz swojego peniska zjeść? Zobacz, jaki jest smaczny. Zobacz, jaki piękny. Nie? Nie chcesz? W końcu już nie będę go potrzebował. Jedno dziecko nam wystarczy. A seksu i tak nie lubiłem. Z mężczyznami był troszkę lepszy. No to co? Nie zjesz tej pięknej fasolki? Bardzo się starałam, kiedy ją robiłam jeść. Zjem ją całą w takim razie. Jedną łyżką. Wpierdoliła wszystko. Tyle. O, ten jaki hydraulik, zobaczcie. Nerd w domu. Cholera, jak to zatamować? Zupełnie czuję się, jakbym dochodził podczas mojej rutynowej kąpieli. Też się nie da zatamować tego. No, czekajcie, zrobi zapis. Dobra, moi drodzy, czas na reklamę, piszcie broda i po reklamie zobaczymy, jak dalej. Także czekam na brodę, czekam na wyłączone adbloki, dzięki z góry i za chwilę wracamy. Jej! Leci reklama za chwilę, czekam na brodę. Chyba nie wie, jak używać klucza. Pije z kibla. Bez kitu kręci na desce toaletowej. Jaki typ. Dobra, poszła reklama w tym momencie. Kto ma, ten fajnie, kto nie ma, trochę szkoda. Poczekajmy, aż minie. Teraz w plenresu. Czemu on kręci deskę sedesową? Jezu, Joseph, to nie tak się naprawia! To nie tak się naprawia! Lol. Dobra, poczekajmy, aż minie reklama. Anyways. Mam popite do yerby. W ogóle piję yerbę o 21. To jest tak duży błąd. Nigdy nie róbcie tego błędu. Woda z kibla smaga go po twarzy. Esu, czy to normalne, że łoniaki mi się kręcą? Nie, to jest taka bardzo rzadka choroba, która dotyka jedną osobę na tysiąc. Trzeba zrobić operację. Ile jeszcze potrwa ta patola? Boże święty.
Dobra, jest już po reklamie. Słuchajcie, skończymy live'a, ponieważ sporo osób wyszło już jakieś z prawie 200. Dwie godziny za nami, ja już też jestem trochę zmęczony. Także na dzisiaj koniec, żeby was po prostu nie zanudzać, bo już jest trochę za długo jednak. Za długo jedna gra, za długo to samo się dzieje. Także my kończymy. Dziękuję wszystkim za dotacje. Witam wszystkich subów dzisiejszych, standardowo. Wszystkich, którzy zrobili refa, również pozdrawiam. Macie naprawdę wielkie serca. Dzięki ludzie, dzięki. Jeśli nie zrobiliście, zachęcam do zrobienia tuż po streamie, czyli na przykład teraz. Ja się już żegnam, trzymajcie się ludzie, do zobaczenia. Myślę, że jutro na live'ie, 19 lub 20 jak zawsze. Możliwe, że jutro będzie, słuchajcie, South Park albo jakaś inna gra, może FTL. Także trzymajcie się, do zobaczenia, mam nadzieję, że się pośmialiście. Było naprawdę fajnie. Myślałem, że wyjdzie to troszkę gorzej, ale było naprawdę fajnie. Także siema, jutro na pewno będzie fajny live, jeśli będzie South Park, jeśli będzie coś innego, to również będzie fajny live, bo wiadomo, USA same najfajniejsze live'y. Na razie ludzie, trzymajcie się, wbijajcie na typowego S-a, jeśli jeszcze was tam nie ma, koniecznie bądźcie na typowym S-ie i na fanpage'u S-u, wszystkie linki są w przydatnych linkach na Twitchu. Siema, papa, trzymajcie się, na razie i cześć. Hejka. Nara. Bye bye. Siema. Cześć.